Szanowny panie premierze, drogi Donaldzie, cieszę się bardzo, że mogę ciebie tutaj po południu przywitać. Jest to dla mnie bardzo ważne, że możemy odbyć to nasze spotkanie. Polska i Niemcy są sąsiadami, partnerami i przyjaciółmi. Nasze kraje łączy bolesna i burzliwa historia. W tym roku przypada 85. rocznica straszliwej napaści Niemiec na Polskę i zniszczenia Warszawy. Niezmierzone jest cierpienie, jakie my, Niemcy, wyrządziliśmy naszym polskim sąsiadom. Ta wojna była zbrodnią niemiecką. Jesteśmy świadomi naszej wielkiej winy i jesteśmy świadomi, jakie zadanie z tego wynika na rzecz wspólnej, naszej wspólnej pokojowej przyszłości. Odpowiedzialność wobec naszej historii nie zna końca. Pozostaje ona przestrogą i misją na dzisiaj i w przyszłości.
ta odpowiedzialność dotyczy i obejmuje także obronę pokoju i wolności w Europie. Łączy nas dziś pragnienie pokoju, pokoju sprawiedliwego, stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek, gdyż nasz kraj jest zagrożony przez rosyjską wojnę w Ukrainie. Niemcy i Polska działają wspólnie na rzecz tego w ramach Unii Europejskiej i w ramach, jako sojusznicy w ramach NATO. Jesteśmy zgodni, nasza solidarność i nasze wspólne działanie jest nieodzowne, zwłaszcza w czasie, gdy rosyjski imperializm zagraża naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. Dlatego występujemy we wzajemnej obronie w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO. Dlatego, jest to dla mnie bardzo ważne, bezpieczeństwo Polski jest też naszym bezpieczeństwem. Za to czujemy się współodpowiedzialni. Gwarancja ochrony w ramach NATO obowiązuje w sposób nieograniczony. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. I w związku z obecnymi wydarzeniami chciałbym powiedzieć, że jakakolwiek relatywizacja gwarancji wzajemnej pomocy NATO jest nieodpowiedzialna i niebezpieczna. I to służy jedynie Rosji. Nikomu nie wolno wystawiać na szwank bezpieczeństwa Europy. Niemcy wnoszą bardzo znaczący wkład w bezpieczeństwo Europy, zwłaszcza poprzez obecność i zaangażowanie wzdłuż całej flanki NATO. Będziemy zwiększać współpracę na rzecz obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego i na rzecz bezpieczeństwa w Europie. I to dotyczy także wsparcia Ukrainy. Prawie dokładnie 2 lata temu Rosja napadła na Ukrainę. Od tego czasu Rosja prowadzi bezlitosną wojnę, powodując śmierć setek tysięcy ludzi i rannych. Ukraińcy i Ukrainki bronią swojego kraju niestrudzenie i w sposób bohaterski. Niemcy i Polska należą do krajów udzielających największej pomocy Ukrainie przeciw imperialistycznemu agresorowi w sposób polityczny, militarny i finansowy. W przyszłości chcemy jeszcze ściślej współpracować, zwłaszcza mając na uwadze odbudowę i niezbędne reformy w Ukrainie. Także na szczeblu europejskim wspieramy Ukrainę. W Radzie Europejskiej uzgodniliśmy wyasygnowanie pomocy finansowej w wysokości 50 miliardów euro do roku 2027 na rzecz Ukrainy i w tym samym wysłaliśmy ważny sygnał i mamy nadzieję, że Kongres Amerykański swoją drogą też zatwierdzi niezbędne środki. Panie premierze, drogi Donaldzie, przyjechałeś właśnie z Paryża. Ścisła współpraca naszych 3 krajów, Niemiec, Polski i Francji, jest dla nas bardzo ważna. Dlatego proponuję, abyśmy nadali nowego impetu trójkątowi weimarskiemu, tak aby nadać nowych impulsów dla Unii Europejskiej. Nasi ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali na ten temat dzisiaj już w Paryżu. Naszym wspólnym celem jest rozszerzenie Unii Europejskiej o dalsze kraje członkowskie i chcemy, aby to stało się niebawem rzeczywistością. Unia Europejska z tego rozszerzenia musi wyjść wzmocniona i w tym celu potrzebne są też w ramach Unii Europejskiej reformy, tak abyśmy pozostali zdolni do działania. Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami są historią sukcesu. Mamy intensywną współpracę i wymianę gospodarczą i niezawodne łańcuchy wartości i widać to też na przykładzie obrotu handlowego w wysokości 170 miliardów euro. I chciałbym w tym miejscu podziękować Polsce. Po tym jak ustały dostawy energii z Rosji, Niemcy musieli w czasie rekordowym znaleźć alternatywy, a Polska nas przy tym bardzo wspierała, tak abyśmy mogli zachować bezpieczeństwo dostaw energetycznych. Bardzo chciałbym za to podziękować. Nie możemy zmniejszyć wysiłków na rzecz transformacji energetycznej i w walce z ochroną, na rzecz ochrony klimatu. Także w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Transformacji Energetycznej będziemy rozwiązywać te kwestie. Jak Państwo widzą, podczas kolacji będziemy mieli cały szereg tematów, na które będziemy wspólnie rozmawiać. Szanowny Donaldzie, cieszę się bardzo na naszą przyszłą współpracę. Panie kanclerzu, drogi Olafie, drogi przyjacielu, serdecznie dziękuję za to zaproszenie dzisiaj do Berlina. Nie ma w tym przypadku, że tak szybko, jak to było możliwe, spotkaliśmy się nie tylko w Brukseli, ale także
tu w stolicy Niemiec, żeby rozmawiać o bilateralnej współpracy Polski i Niemiec, żeby rozmawiać o wzmocnieniu i nadaniu nowego impetu Trójkątowi Weimarskiemu. O tym także, jak wspomniałeś, rozmawiałem już dzisiaj w Paryżu. I dziękuję też za to, że w sposób tak otwarty już w tej pierwszej części rozmawialiśmy o tej najważniejszej potrzebie. Najważniejszej potrzebie, jaką jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych ojczyzn, bezpieczeństwo całej Europy i bezpieczeństwo naszych sojuszników i sąsiadów. Myślę tu przede wszystkim oczywiście o Ukrainie. Historia okazała się niezwykle okrutna i zaskakująca. Kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że Polska i Niemcy będą ściśle współpracowały, także militarnie, w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. Przez wiele lat, nie tylko w Unii Europejskiej, w myśleniu o relacji Europa-Rosja dominowały iluzja, wishful thinking. Czasami trywialne interesy brały górę nad geopolitycznym rozsądkiem i wyobraźnią. Jest rzeczą absolutnie kluczową dla przyszłości Europy, abyśmy z dawnej historii, o której wspomniałeś, tej tragicznej II wojny światowej, ale też z tej historii ostatnich lat, żebyśmy wyciągnęli właściwe lekcje. Pierwszym przykazaniem, i myślę, że akurat liderzy Polski i Niemiec mają tu szczególny obowiązek i szczególne prawo to głośno powiedzieć. Pierwszym naszym przykazaniem powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji. I to w każdym wymiarze. Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. To jest bezpośrednie wsparcie Ukrainy w tej wojnie. To jest odbudowa realnej siły militarnej Europy jako całości. To jest wspólna polityka energetyczna. To jest bezpieczeństwo żywnościowe. Dzisiaj wymieniamy uwagi, będziemy ustalali wszędzie, gdzie to jest możliwe, wspólne stanowisko, ale jedno już jest oczywiste, także po tej pierwszej części naszej rozmowy, że Polska i Niemcy, jako dziś najbardziej zaangażowane w pomoc Ukrainie, muszą wziąć na siebie wspólną odpowiedzialność za kontynuowanie tej polityki i za zmobilizowanie całej Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia możliwości obronnych Unii i naszych państw. Rozmawialiśmy między innymi o potrzebie intensyfikacji naszej współpracy, zarówno bilateralnie, jak i w skali całej Europy, jeśli chodzi o obronę powietrzną. Chcemy tu być bardzo praktyczni i realistyczni. Chcemy wspólnie, jako Europa, we współpracy także między Polską a Niemcami, osiągnąć tak szybko, jak to jest możliwe, a więc nie za 10-15 lat, ale w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, dużo większe zdolności obrony powietrznej, dużo większe zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o amunicję, nie tylko żeby pomóc Ukrainie, co jest dzisiaj priorytetem, ale żeby także Europa uzyskała adekwatne do naszych możliwości zdolności obrony. Będziemy respektowani we wszystkich stolicach świata, jeśli uwierzymy w to, że Unia Europejska może być potęgą nie tylko cywilizacyjną, gospodarczą, naukową, ale odpowiednio także potęgą militarną. To nie jest nasz wybór. Nie chcieliśmy żadnej konfrontacji. To jest konieczność. Unia Europejska jest 8 razy większą gospodarką niż gospodarka rosyjska. Mamy 6 razy większą populację niż Rosja. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy byli tak wyraźnie słabsi militarnie niż Rosja. I dlatego zwiększenie i produkcji, intensyfikacja naszej współpracy to są absolutnie bezdyskusyjne priorytety i bardzo się cieszę, że i w naszej rozmowie, i wcześniej także w Paryżu usłyszałem jednoznaczne deklaracje o gotowości
takiej intensyfikacji i pełnej współpracy z Polską w tej materii. Będziemy rozmawiali jeszcze dzisiaj oczywiście o naszych kwestiach bilateralnych. To jest kwestia i granicy, nielegalnej migracji. Jadąc tutaj do Was, mijałem traktory z protestującymi rolnikami. Stało się to już takim bardzo spektakularnym i trwałym elementem. Wczoraj miałem spotkanie z moimi wyborcami w Polsce i też towarzyszyli nam rolnicy i ich traktory jako symbol tego protestu. Nie możemy lekceważyć ich argumentów. Ja nie muszę nikogo przekonywać, że szczególnie ty, Olafie, byłeś przecież bardzo zaangażowany też w kwestie klimatyczne. Ekologia jest naszym wspólnym priorytetem. Ale z drugiej strony nie możemy udawać, że argumenty rolników mają swoje uzasadnienie. Będę argumentował dzisiaj w czasie naszej roboczej kolacji, abyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie na rzecz większej elastyczności, jeśli chodzi zarówno o Zielony Ład, jak i import produktów żywnościowych z Ukrainy. Musimy znaleźć i znajdziemy rozwiązanie, które respektując interesy i Ukrainy, i nasze ambicje dotyczące ochrony klimatu, będą równocześnie skutecznie chroniły naszych rolników, polskich, niemieckich, europejskich. Wydaje mi się to i konieczne, i możliwe. Jeśli ma się wystarczająco dużo dobrej woli, jestem przekonany, że znajdziemy tutaj także rozwiązanie. Przed nami jeszcze zasadnicza część rozmowy, także pozwolisz, Olafie, że na tym zakończę, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że historia nie wybaczyłaby nam, gdybyśmy nie potrafili dzisiaj i symbolicznie Niemcy i Polska tutaj mogą dać najlepszy możliwy przykład, gdybyśmy nie potrafili zbudować takiej Europy, tak solidarnej, tak zjednoczonej, która nie byłaby w stanie przeciwstawić się agresywnej polityki agresywnych sąsiadów. Jestem przekonany, że wszyscy wyciągnęliśmy lekcje z historii w sposób właściwy i adekwatny. Dziękuję. Sam Kostus. A ja. Dzień dobry, Karol Surówka. Ja chciałem zapytać o te słowa byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, które są komentowane na całym świecie. O tym, że zachęcałby Rosję, by robiła, co jej się, tutaj cytuję, do diabła podoba wobec krajów, które w cudzysłowie nie płacą, czyli jak rozumiemy nie spełniają tego kryterium 2% PKB na obronność. Co stanie się, jeśli Donald Trump wygra wybory? Czy to będzie koniec NATO, jakie znamy? Czy Europa zostanie sama? Panie kanclerzu, pana kraj w ubiegłym roku nie spełnił tego kryterium, czyli rozumiem, że w opinii Donalda Trumpa, gdyby Niemcy zostały zaatakowane przez Rosję, to USA Niemcom w tym momencie nie powinny pomagać. Dziękuję. Niezależnie od tego, co mówi były prezydent i kandydat w najbliższych wyborach Donald Trump, to jest nasz oczywisty interes wspólny europejski, aby wszystkie kraje członkowskie NATO zwiększyły, i to w sposób wyraźny, finansowanie swoich i naszych wspólnych zdolności obronnych. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Polska od pewnego czasu wyraźnie przekracza ten próg 2%, dzisiaj to jest 4%. Ja wiem, że nie każdy kraj będzie w stanie szybko dojść do poziomu 2% czy 2% plus, ale wydaje się, że ta straszna lekcja ukraińska nie powinna już jakby nikogo pozostawiać w wątpliwościach. Taka jest potrzeba. Nie dlatego, że tak mówi Donald Trump, tylko obiektywnie. My musimy zwiększyć swoje możliwości obronne i ta europejska część NATO jest szczególnie zdeterminowana w tej kwestii. Więc ja będę nalegał na wszystkich partnerów w NATO, europejskich partnerów, aby zwiększyli swoje możliwości. Tak jak wspomniałem, nie ma żadnego powodu, aby Unia Europejska jako całość była słabsza militarnie od Rosji. Żadnego powodu. Mamy same powody, żeby myśleć ambitnie o tym, że Unia Europejska może sprostać
Europa może sprostać każdemu wyzwaniu, także wyzwaniu militarnemu. I nie zmienia to mojego absolutnego przekonania. Zresztą, no wiecie, to jest ciekawy przypadek. Ja w Paryżu dzisiaj mówiłem o tym, że zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego powinna być nadal zasadą wiodącą w NATO i w Unii Europejskiej. Kanclerz Scholz przytoczył te same słowa, więc nikt nikogo nie zwolnił, mówię o członkach NATO, z przestrzegania tej zasady. Jestem przekonany, że my wszyscy tutaj w Europie powinniśmy jednoznacznie oczekiwać od naszych partnerów z drugiej strony Atlantyku, aby byli wierni tej zasadzie. To jest piąty artykuł, to jest cała filozofia NATO, to jest w ogóle być albo nie być całego politycznego Zachodu. Także jestem przekonany, że te słowa Donalda Trumpa powinny zadziałać jak zimny prysznic na tych wszystkich, którzy ciągle lekceważą te coraz bardziej realne zagrożenie, z jakim się Europa zmaga. Musimy stanąć na własnych nogach, licząc oczywiście cały czas na pełną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale Europa musi więcej włożyć w swoje bezpieczeństwo. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział tutaj mój przyjaciel i chciałbym uzupełnić jego wypowiedź. To jest bardzo ważne też dla mediów krajowych w Niemczech. Niemcy w tym roku 2% PKB przeznaczy według kryteriów NATO na obronność i będzie to czynić na zawsze. Ja już to powiedziałem i decyzje, które zostały podjęte po moim wystąpieniu w Bundestagu w kontekście Zeitenwende. 190 miliardów euro zostały wyasygnowane, 80% tej sumy już dotyczy zamówień i stworzyliśmy ku temu podstawy, jeśli chodzi o budżet obronności. I osiągniemy ten cel teraz, do tych 2%, i po zakończeniu funduszu specjalnego będziemy dalej wyasygnować te sumy. Teraz już planujemy na czas lat 30., mając na uwadze fakt, że te sumy, te duże sumy zostaną mobilizowane. Niemcy na pewno nie będą miały największych wydatków na obronność, ale jest to znaczący wzrost w stosunku do tego, co inwestowaliśmy w obronność w przeszłości. Ale dobrą wiadomością w tym kontekście jest to, że wychodzę z założenia, że wszystkie kraje członkowskie NATO spełnią te kryteria NATO i to jest coś, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o siłę obronności NATO, ponieważ oznacza to dużą mobilizację sił wielu krajów. Nie zapomnijmy, że Finlandia stała się członkiem NATO, czyli Sojusz Północnoatlantycki jest mocniejszy. Dlatego też te jasne słowo. To jest podstawa NATO, że wzajemnie stajemy w obronie siebie nawzajem i że będziemy bronili terytorium członków NATO. My, Niemcy, jesteśmy odpowiedzialni też, współodpowiedzialni za bezpieczeństwo krajów bałtyckich i Polski. Wszyscy mogą liczyć na nas i wychodzimy z założenia, że w ramach NATO i w ramach Sojuszu Transatlantyckiego stosunek do Stanów Zjednoczonych, że ten temat będzie dominujący w tych stosunkach i że to jest podstawa naszego sojusznictwa. I prezydent Stanów Zjednoczonych teraz obecnie jeszcze raz podkreślał te zobowiązania. Panie kanclerzu, chciałbym się zapytać w jednej kwestii, jeśli chodzi o współpracę obydwu krajów. Czy Polska, czy Niemcy są gotowi na to, że Polska będzie uczestniczyła w projektach obronności, FCAS, czołgi i tak dalej? Czy dobrze zrozumiałem, że Polska jest gotowa, aby przystąpić do Europejskiego Systemu Obronności Lotniczej? I panie premierze, jedno pytanie do pana. Istnieje
istnieje zarzut, że ton się co prawda zmienił między Polską i Niemcami, od kiedy pan jest premierem, ale w niektórych obszarach politycznych polityka PiS jest kontynuowana, czyli polityka nuklearna, też jeśli chodzi o jednomyślność w Unii Europejskiej. Jak pan reaguje na ten zarzut, że jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jeszcze niewiele się w pańskiej polityce zmieniło? Mogę powiedzieć, że współpraca między naszymi krajami jest bardzo dobra, między nami, i będziemy szukali wszystkich perspektyw, aby tak dalej było. Polski premier przed chwilą bardzo to wyraźnie powiedział i w zasadzie nie mam wiele do uzupełnienia. Myślę, że nie jest to sensowne, aby teraz podczas konferencji prasowej rozmawiać o konkretnych projektach przemysłu obronnego, ale współpracujemy bardzo chętnie z Polską i to dotyczy bardzo wielu projektów i przedsięwzięć i polski rząd o tym wie. Wszystko się zmieniło w polskiej polityce, jeśli chodzi o kwestie fundamentalne, takie jak rządy prawa, pozycja i siła Polski w Unii Europejskiej, także kwestie bardzo bliskie memu sercu, jak prawa człowieka, prawa mniejszości. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, Polska będzie podejmowała decyzje zgodnie z własnym interesem energetycznym. Jak państwo wiecie, my jesteśmy gotowi, zdeterminowani, żeby działać na rzecz ochrony klimatu, ale Polska jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. To jest dla Polski bardzo duże wyzwanie ze względów obiektywnych, naturalnych. Jeśli mamy odejść efektywnie od tej najbardziej emisyjnej energetyki, to musimy kontynuować pracę nad alternatywą i energetyka jądrowa jest taką alternatywą dla Polski. Nie wiem, skąd oczekiwanie po zmianie rządu w Polsce po wyborach, że ja jako premier będę negatywnie nastawiony do energetyki jądrowej. Pracę nad polską energetyką jądrową rozpocząłem jako premier w 2011 roku i musimy znaleźć i znajdziemy sposoby zabezpieczenia potrzeb energetycznych Polski w sposób autonomiczny i taki, który da nam realne bezpieczeństwo energetyczne. My na pewno będziemy asertywni w wielu sprawach. To, że Polska tak długo, jak ja będę premierem, będzie państwem zorientowanym na jak najlepszą współpracę europejską. Nikogo przecież nie muszę przekonywać, że jestem gwarantem też przyjaznych i głębokich relacji między Polską a Niemcami. Z różnych względów. W Polsce nikomu tego tłumaczyć nie muszę. Ale to nie zmienia faktu, że czasami mamy rozbieżne opinie czy różne interesy i będziemy asertywnie o nie zabiegać. Przyjaźń i zaufanie, a myślę, że możemy mówić także w wymiarze osobistym o przyjaźni i wzajemnym zaufaniu, oznaczają, że będziemy otwarcie, bez fałszowania obrazu, otwarcie mówili o tym, gdzie się różnimy i czego oczekujemy od siebie nawzajem. Dlatego nikt nie może oczekiwać ode mnie, że ja będę łatwym partnerem, ale w ogóle nie należy chyba szukać łatwych rozwiązań ani łatwych partnerów. Takie czasy, takie wyzwania. Na pewno będziemy niezwykle odpowiedzialnym, obliczalnym, takim zorientowanym na pełną solidarność i jedność europejską państwem i na to możecie bezwzględnie liczyć.
Udało się wznowić format Trójkąta Weimarskiego. Jakie mogą być pierwsze działania, konkretne kroki trzech państw, Polski, Niemiec, Francji, jeżeli chodzi o współpracę? Czy jakiś harmonogram powstanie tej współpracy? Czy planowane są w najbliższym czasie szersze konsultacje międzyrządowe pomiędzy Polską a Niemcami? Bo od wielu lat takich konsultacji nie było. I w kwestii obronności, ponieważ Unia Europejska musi wzmacniać swoją obronność, czy będą panowie dyskutowali na temat ewentualnego wyemitowania obligacji na poziomie unijnym, które mogłyby sfinansować inwestycje w przemysł zbrojeniowy? Trójkąt Weimarski jest dobrym formatem współpracy i już wspólnie omawialiśmy, że chcemy nadać nowych impulsów temu formatowi. Myślę, że istnieje dobra współpraca między Niemcami, Polską a Francją i to jest coś dobrego dla całej Europy i dlatego będziemy starali się wyciągnąć z tego formatu wszystko, co jest do wyciągnięcia. Oczywiście wiele rozmów toczy się na ten temat, jak chcemy kształtować przyszłość Europy i myślę, że wkład wszystkich krajów będzie większe, jeśli chodzi o obronność i wsparcie Ukrainy. Ale to jest debata, która się toczy, a teraz musimy skupić się na tym, aby zobowiązać się w ten sposób, żeby wszystkie niezbędne środki na rzecz Ukrainy zostały zmobilizowane. Ja nie jestem zawodowym dyplomatą, więc pozwólcie, że będę bardzo szczery i powiem wprost, Trójkąt Weimarski nie będzie miał większego sensu, jeśli miałby polegać tylko na rutynowych spotkaniach albo ceremoniach. Jesteśmy obaj bardzo praktycznymi ludźmi, więc z naszego punktu widzenia Trójkąt Weimarski ma sens, jeśli wszyscy będą się poważnie traktować i będziemy starali się wspólnie we trzech rozwiązywać realne, konkretne problemy. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ten trójkąt Warszawa, Berlin, Paryż może nadawać taki pozytywny ton różnym zmianom i różnym przedsięwzięciom europejskim. Jeśli serio potraktujemy, a ja tu jestem bardzo zdeterminowany, kwestie bezpieczeństwa, obrony, inwestycji w przemysł obronny, we wspólne przedsięwzięcia, także na terenie Ukrainy dotyczące bezpieczeństwa, to będzie naprawdę zmieniało pozycję i możliwości Europy w konfrontacji z największymi wyzwaniami i zagrożeniami. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale nie będziemy marnowali swojego czasu na puste spotkania. I to po już tych pierwszych dzisiejszych rozmowach nie mam wątpliwości, że nasi partnerzy i w Paryżu, i w Berlinie chcą bardzo konkretnie rozmawiać o kwestiach. I nie trzeba szukać nowych tematów, bo mamy do rozwiązania, jak już wspomniałem. I chciałbym tutaj wspólnie z kanclerzem, wspólnie z prezydentem Francji znaleźć rozwiązania, które dadzą też poczucie bezpieczeństwa europejskim rolnikom. Przy różnych podejściach, jeśli chodzi o finansowanie obronności, że będziemy potrafili przekonać wszystkich do wyraźnego, realnego wzmocnienia pomocy, także finansowej, dla Ukrainy, że te trzy stolice dadzą bardzo wyraźny znak, że Europa nie ustąpi w kwestii Ukrainy. Putin musi zobaczyć i zobaczy, że nie będzie niczego takiego jak zmęczenie Ukrainą w Europie. Nie opuścimy Ukrainy i myślę, że tutaj Trójkąt Weimarski może odegrać bardzo pozytywną, wiodącą, nie w sensie dominacji, tylko w sensie impetu i determinacji wiodącą rolę. Ja na temat ewentualnych obligacji nie chcę się wypowiadać. Tak jak już wspomniałem, nie jest naszą słabą stroną. Mówię o Unii Europejskiej, ale też o poszczególnych, szczególnie największych państwach członkowskich. My nie przegrywamy z Rosją tej konfrontacji ekonomicznej czy finansowej. Na pewno nie brak pieniędzy rozstrzygnie o losach tej wojny i tej konfrontacji Rosji z Ukrainą. I pozycja Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie finansowania możliwości obronnych, jest pozycją uprzywilejowaną.
Ja chciałbym i to bardzo zdecydowanie chcę jeszcze raz powtórzyć, podkreślić. Nie ma żadnego powodu, żeby największa potęga gospodarcza, techniczna, cywilizacyjna na świecie, jaką jest Unia Europejska, jeśli naprawdę policzymy się wspólnie, żeby była niewydolna pod względem obrony w sytuacji, w której jest zagrożona ewidentnie przez agresywnego sąsiada. I pieniądze nie są tutaj pierwszym problemem, tylko większa determinacja, żeby bogactwo Europy użyć także na rzecz obrony i bezpieczeństwa. To musi dotrzeć do wszystkich, bez wyjątku liderów europejskich. Dziękuję bardzo, panie premierze. Panie kanclerzu, chciałbym nawiązać do tego, co usłyszeliśmy od Donalda Trumpa. Uzależnienie Europy od Stanów Zjednoczonych jest znaczące, jeśli chodzi o odstraszanie nuklearne. Francuski prezydent już 4 lata temu zaproponował partnerom Unii Europejskiej, aby prowadzić rozmowy na temat wspólnego odstraszania europejskiego, nuklearnego. Jaka jest perspektywa? Czy jeśli Trump zostanie prezydentem, czy to nie będzie okazja, aby nawiązać do tych propozycji? I pytanie do pana premiera. Rząd pana poprzedników żądał od Niemiec reparacji w wysokości 1,3 biliona euro za zbrodnie wyrządzone przez nazistowskie Niemcy. Czy te żądania będą dalej utrzymywane, czy wyobraża sobie pan inną formę kompensacji za wyrządzone krzywdy? Wir haben eine funktionierende. Mamy funkcjonujące NATO, mamy dobre partnerstwo transatlantyckie i do tego należy też to wszystko, co rozwinęliśmy w kontekście współpracy nuklearnej. Jeśli chodzi o Niemcy i członkostwo w tym zespole, to udostępniamy Eurofightery i inne samoloty i będziemy dalej rozwijać swoje możliwości obronności, jeśli chodzi o obronność też powietrzną. Ale to jest to, co planujemy, a strona francuska też ma swój potencjał. Jestem pewien, że NATO przez długi czas będzie naszą podstawą obronności. To jest przedsięwzięcie, które ma trwać dziesięciolecia i to się nie zmieniło i to opiera się na wspólnocie wartości Stany Zjednoczone, Kanada i inne kraje, które hołdują demokracji i innym wartościom i to jest podstawa dla naszej współpracy wojskowej po obu stronach Atlantyku. Jeszcze wracając do słów Donalda Trumpa, my musimy serio traktować każdą tego typu wypowiedź, ale też zrobić wszystko, żeby współpraca transatlantycka była nadal fundamentem naszego bezpieczeństwa. Nie ma dobrej alternatywy dla bliskiej, pełnej współpracy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, współpracy pomiędzy europejskimi członkami NATO a Stanami Zjednoczonymi. I niezależnie od rozwoju zdarzeń w Waszyngtonie, naszym obowiązkiem, tak uważam, wobec tu i teraz, ale także wobec przyszłych pokoleń, jest niezwykła dbałość o to, aby Sojusz Północnoatlantycki i te więzi transatlantyckie przetrwały w jak najlepszej kondycji. To była, jest i powinna być w przyszłości gwarancja naszego bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego na tyle, na ile da się go utrzymać. Kwestia zagrożenia nuklearnego nie jest abstrakcją. Po ataku na Ukrainę Putin wielokrotnie używał tego argumentu. Usiłuje wywrzeć presję na Zachód, na wszystkich nas, strasząc od czasu do czasu możliwością użycia broni nuklearnej. Mówię, że to nie jest abstrakcją, bo o tym też przez chwilę rozmawialiśmy. Wystarczy spojrzeć na możliwości nuklearne Rosji w pobliżu naszych granic.
w okręgu królewieckim. Arsenał nuklearny Rosji został zmodernizowany. Zarówno Warszawa, jak i Berlin są w zasięgu Iskanderów. To jest 100 głowic nuklearnych, może więcej. Z jakiegoś powodu zostały one zmodernizowane. Z jakiegoś powodu w ostatnim czasie pojawiło się ich tam więcej. Więc dobrze byłoby bardzo poważnie potraktować wszystkie pomysły, projekty, które wzmocniłyby nasze bezpieczeństwo także w tym aspekcie. Ja bardzo serio traktuję słowa prezydenta Macrona, że Francja jest gotowa użyczyć całej Europie swoich możliwości nuklearnych i potencjału, tak żeby stał się częścią ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa. Tego typu sygnały pojawiają się od pewnego czasu i myślę, że warto je bardzo poważnie potraktować. Moi poprzednicy zwrócili się do rządu niemieckiego formalnie nie o reparacje. Ten dokument, jaki został przesłany przez poprzedni rząd, polski rząd do rządu niemieckiego, mówił o jakiejś formie kompensaty. Powołano także instytut, który oblicza straty, jakie Polska poniosła z tytułu napaści niemieckiej na Polskę w 1939 roku. Ja bardzo chciałbym patrzeć w przyszłość. Myśmy mieli okazję rozmawiać o tym, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy mer Kijowa Kliczko odbierał w imieniu narodu ukraińskiego nagrodę tu w Berlinie i prosił mnie o laudację. Wymienialiśmy wtedy też tu w Berlinie uwagi na temat sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy. To jest zawsze dobry temat do poważnej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami. Bardzo bym chciał, żeby ta refleksja historyczna i decyzje, które mogłyby nas usatysfakcjonować, żeby one służyły przyszłości, wspólnemu bezpieczeństwu. Ja uważam i podejrzewam, że kanclerz będzie może mieć inne zdanie. Ja uważam, że Niemcy mają tutaj coś do zrobienia. Nie będę używał tej narracji w sposób agresywny, ale nie tylko dlatego, że jestem polskim politykiem, jestem też historykiem i jestem gdańszczaninem. I wszystkie te trzy powody każą mi myśleć serio o tym, że wyrównanie pewnych rachunków byłoby na pewno dziejową sprawiedliwością. Ale nie chcę z tego uczynić frontu wzajemnej niechęci, tylko chcę uczynić z tego pomysł na dalszą współpracę na rzecz bezpieczeństwa i korzystną dla obu narodów. Chyba na tym zakończyliśmy konferencję.